wjechaliśmy już do Marke. Jedziemy na nasz kolejny kemping. Musimy pochwalić tutaj drogi, jakie są we Włoszech właśnie pomiędzy tymi dwoma regionami. Jedziemy drogą, gdzie jest bardzo dużo tuneli. Jest to droga z świetnej jakości, a w dodatku bezpłatna. Mijamy piękne widoki i kolejny tunel, tym razem 3,5 km, słuchajcie. Tuneli jest tutaj pełno. Łącznie to chyba przejedziemy już z 18 km na tym odcinku. Na tej trasie. A to jeszcze nie koniec. Jest to chyba najbardziej tunelowa droga, jaką kiedykolwiek jechaliśmy. Wyjeżdżamy z jednego tunelu, zaraz zaczyna się następny i są one naprawdę rozległe. Zdarzały się takie po 3,5 km, 2,5, około 2. Teraz mamy kolejny tunel. 2 km, 130 metrów. No. Niesamowite, jaki to koszt budowy, co? A droga jest bezpłatna, trzeba podkreślić. No bo to jest właśnie rezerwat del Conero i tam są przepiękne plaże, między innymi plaża Numana, najpopularniejsza tutaj w regionie całym. A też są parasolki. A kemping ma swoją plażę. No zobaczymy, jak tam będzie. Ale widoki tu są przepiękne. Jaki kolor wody w ogóle. Mhm. Ojej, ślicznie. Idealnie na wprost mamy tutaj wjazd na kemping. Stoi kamperków. Tu już jest wjazd. Zobaczymy. Welcome, welcome. Ale strasznie dużo. I zobaczymy. To musisz na razie stanąć za jednym z nich. Będziemy się... Tylko pytanie, czy te są... No... Check-in tutaj jest. Są wolne parcele. Jesteśmy tutaj... Będziemy tutaj przez 11 dni. Za Jasia nie płacimy. Za Piotrusia będziemy płacić 4,50 euro, czyli opłata za cały pobyt to jest 22,50 euro. Bardzo tanio. Słuchajcie, jest końcówka. Właściwie połowa. Dzisiaj jest 20 czerwca. Tak. No to płacimy od 20 do 1 lipca tutaj taką cenę. Będzie dodatkowa opłata za internet, jeżeli się zdecydujemy, ale to jest kwestia 9 euro za 14 dni, 1 euro za 1 dzień. Także te cenniki też nie są takie bardzo wygórowane. Także jest basen na miejscu, trzeba mieć czepki, już pani powiedziała. Tak, jest wyjście na, jakby furtką na plażę. Dodatkowo pod kątem bezpieczeństwa są chipy. Na chipy też są wejścia jakby do pod ciepłe prysznice, ale mamy je też w cenie, więc wszystko dobrze. Za 20 minut przychodzi pan, który pokaże nam parcelę. Tak, bo tu jest taka śmieszna zasada, że między 13 a 15 w ogóle jest zamknięta brama na kemping. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, muszą stać na parkingu. Można oczywiście zostawić auto i sobie wejść no, przez bramkę, ale jest zero samochodów ze względu na siestę, żeby nikt nie zakłócał tutaj spania, także śmiesznie ogólnie. Śmieszna zasada. No ale były też kempingi, gdzie podczas siesty nawet nie można było myć naczyń, tak? Więc tutaj też są równe ograniczenia. Mamy taką mapę. Miejsca na akcji są w tym miejscu. Tutaj jest basen, więc super miejscówki, bo przy samym basenie. A tutaj mamy plażę. Także tutaj jest też wyjście na plażę, także my polujemy, zobaczymy jak będzie z cieniem, ale generalnie, żeby być gdzieś tutaj w tej arenie, że tak. Tak, bo to blisko basenów, ale blisko też basenów, blisko ale nie toalet, bardzo blisko. Tak. A jednocześnie to jest restauracja, więc też może być głośno wieczorami. Tutaj jest pole namiotowe, to wiadomo, że jest na pewno dużo zieleni. No i blisko tego, to jest bardzo fajnie. Nie wiem tylko, gdzie są sanitariaty tutaj. Tutaj są. A. I też byłoby super w tym. I miejscu. Super by było, no. Także będziemy polować generalnie na to, zobaczymy, co nam pan pokaże. I jak tam będzie z cieniem, ponieważ będziemy tutaj w miarę długo, tak wy nam też zależy, żeby ten cień był. Co ważne, nie można tutaj przyjeżdżać psami. Psy są tutaj niestety niemile widziane. Tutaj kemping zamykany jest od 13 do 15, jak widzicie brama jest zamknięta i tutaj są takie stanowiska postojowe, na których czeka się na otwarcie bram, które o 15 są otwierane i wtedy możecie sobie wjechać. My jak tutaj przyjechaliśmy o godzinie 14:15, to również musieliśmy tutaj sobie stanąć i poczekać, aż kemping zacznie funkcjonować. Jest to zrobione po to, żeby po prostu osoby, które mają siestę, a siesta obowiązuje tutaj od 13 do 15, mogły sobie w ciszy odpocząć w
zakup, ale ogólnie tutaj jest bardzo gorąco. Mamy teraz końcówkę czerwca i temperatury sięgają 33-34 stopni. Także ogólnie jest ciepło. Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę bardziej pochmurny dzień, także nie jest tak bardzo gorąco, jest przyjemnie. Także pamiętajcie, że jak będziecie tutaj przyjeżdżać, to między 13 a 15 ten kemping jest zamknięty. Jeżeli w międzyczasie jesteście już na kempingu i przyjedziecie na przykład z wycieczki, to jest możliwość zaparkowania auta na tym parkingu, tutaj uruchamiając szlaban chipem. Jak się meldujecie, otrzymujecie dwa takie chipy na każdą osobę dorosłą i ten chip jest wielofunkcyjny. On służy do otwierania między innymi właśnie szlabanu tutaj na parking. Dodatkowo umożliwia wejście na teren kempingu zarówno z morza, jak i bezpośrednio tutaj przez bramkę główną, która prowadzi na kemping. Na przykład w momencie, kiedy zostawiacie sobie tutaj auto i chcecie sobie wejść w momencie siesty. Także tak parking wygląda. Sam kemping położony jest przy głównej drodze, która wiedzie do miejscowości Numana, która jest troszeczkę dalej. Właściwie za rzeczką, trzeba przejechać rzeczkę i już ta miejscowość się pojawi. Tutaj ta okolica słynie z bardzo dużej ilości pięknych plaż. Jakby się jechało cały czas prosto, to tutaj mamy bardzo blisko właśnie różne przepiękne plaże, na które można również sobie podjechać. Tam wcześniej jest też Luna Park, kilka kilometrów dalej, a tam ogólnie na wzgórzach jest Loreto. Stąd mniej więcej do Loreto jest około 6 km, także bardzo dobre miejsce, żeby to Loreto również odwiedzić. Tutaj bezpośrednio sprzed kempingu odjeżdża również autobus, które jeździ między innymi tutaj do tych właśnie najbliższych miejscowości. One tam mniej więcej co 2 godziny odjeżdżają z przerwą tutaj. Tak wygląda plan kempingu. My się w tej chwili znajdujemy w tym miejscu. Tutaj jest właśnie recepcja i zaraz jest plac zabaw obok. Tutaj są różne parcelki, jest ich 360 bodajże, tak mniej więcej. I całe centrum takie rozrywkowe znajduje się na środku, gdzie mamy basen, mamy miejsce do animacji. Wieczorem tam się odbywają właśnie animacje. Jest restauracja, kawiarnia, sklep, jak również jest miejsce z pralnią. Po drodze mijamy bardzo fajnie wyposażony plac zabaw. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy, jest troszeczkę cienia, drzewka nie są jakieś bardzo duże, ale mamy na przykład takie piękne palmy. Dodatkowo tutaj są animacje, które prowadzą animatorzy w języku włoskim. Widziałem, że tutaj bardzo dużo dzieci się kręci, ale no jest po włosku wszystko. Z tym mamy jeszcze takie huśtawki. Tutaj mamy takie miejsce do wspinania. Także naprawdę jest tutaj sporo atrakcji. Jak na plac zabaw taki kempingowy, to jest naprawdę bardzo duży. Tutaj mamy również pralnię. Jest troszeczkę pralek. Pralki są bardzo duże. Wchodzi naprawdę bardzo dużo prania tutaj do środka i kosztuje 5 euro. Tutaj są ciepłe prysznice. Właśnie z prysznicem jest tak śmiesznie, że trzeba najpierw włożyć chip, potem nacisnąć tutaj, że jest zarezerwowany. Następnie na górze zapala się zielone światełko i mamy 2 minuty ciepłej wody. Tutaj tym przyciskiem zwalniamy ciepłą wodę, możemy sobie w każdym momencie zastopować. Także ogólnie bardzo śmieszne urządzenie, ale te 2 minuty jest całkowicie wystarczające tak naprawdę, żeby się porządnie umyć. A tu mamy po prostu prysznicę z zimną wodą. Parcelki na tym kempingu są dość duże, one są fajnie zrobione, bo są dosyć szerokie. Właściwie to taką jest szerokość mniej więcej na, że spokojnie mieści się cała przyczepa wraz z przedsionkiem, bez żadnego problemu. I jeszcze dodatkowo z przodu samochód, tak jak u nas, także jest ogólnie bardzo fajnie. Parcelkę wyznaczają 3 drzewka, to i to tak naprawdę jest cała ta część. Zmierzymy, ile to jest metrów mniej więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, 10. 5 na 10 metrów taka parcelka na kartę akcji, czyli 50 metrów kwadratowych. Jest to wystarczająco. Fajny jest właśnie układ, że to jest tak wzdłuż, że można spokojnie sobie tutaj stanąć i jeszcze się samochód mieści. Jak widzicie, jak jest kamper, to jeszcze z przodu jest dużo miejsca. Także pod tym kątem bardzo fajnie. My stanęliśmy sobie akurat na tej części dla posiadaczy karty akcji. Jest tutaj bardzo blisko basen. Skrzynka podłączeniowa też jest bliziutko. Nie trzeba jakoś bardzo dużo. Tutaj jest skrzynka. Oczywiście wszędzie we Włoszech obowiązuje gniazdo CEE, także trzeba o tym pamiętać, żeby zawsze mieć przejściówkę tutaj na Włochy. W Grecji na przykład zdarzało się pół na pół. Na Węgrzech zawsze były też podwójne. No, u nas jest bałagan, jak widzicie. Rowery sobie przypiąłem tutaj do drzewa na wszelki wypadek. Sobie zrobiliśmy tutaj miejsce na boks dachowy. No i tak sobie tutaj stanęliśmy. Jest bardzo fajnie, przyjemnie. Parcelki są duże. Cienia za dużo nie ma, bo są takie tamaryszki, które bardzo ładnie wyglądają, ale cienia za dużo nie dają. Tak jak widać tutaj na przykład. Ale wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Cisza nocna jest o 23:00, jest naprawdę respektowana. Bardzo mało tutaj ludzi się potem udziela po 23:00, więc naprawdę bardzo fajnie. Teraz idziemy w stronę morza. Do morza prowadzą trzy furtki. Wszystkie furtki są zamykane i żeby wejść, potem się otwiera takim specjalnym chipem. Tu mamy wyjście na plażę. Aby wyjść z tej strony, trzeba tutaj nacisnąć przycisk i otwiera nam się furtka. O, sporo ludzi jeszcze jest na plaży. Tak się prezentuje plaża. Nie ma tutaj leżaków, wszędzie można się rozkładać. Tutaj mamy taką ścieżkę, co Janek teraz właśnie nasz wspaniały leżak prowadzi. I nie chce sobie pomóc, dać pomóc. Tak, jest samodzielny. Plaża jest bardzo szeroka. Ona jest taka nie piaszczysta, tylko taka żwirkowa. Jest to taki troszeczkę brudzący żwirek, wszystko jest potem białe. Ale dla chłopców jest super do zabawy, bo można tworzyć różne góry. No i tam jest właśnie wyjście na kemping. Takie wyjścia są trzy. I plaża się ciągnie w tą stronę. Tutaj za chwilkę wpływa rzeczka, zaraz tam pójdziemy. I ogólnie bardzo fajnie, tam z tyłu widać miasteczko Numana i Sirolo, które jest na wzgórzu. A tak się prezentuje sama woda. Woda jest bardzo fajna, ładny ma kolorek. Dzisiaj troszeczkę glonów, bo jest tutaj przypływ i są falki. Pod spodem jest żwirek, taki sam jak na plaży tutaj, więc niepotrzebne są buty do pływania. Minusem jest tylko to, że się robi od razu dosyć mocno głęboko, ale tak ogólnie to plaża jest bardzo fajna. Tam na końcu jest jeszcze restauracyjka, do której można również wieczorem się przejść poza tą kempingową. A w tą stronę, na tym wzgórzu takim wielkim tam na końcu, są plaże Sirolo,
Są to przepiękne plaże, jedne z najładniejszych we całych Włoszech. Pokażemy Wam te plaże w kolejnych filmach. Są naprawdę przepiękne i warto je odwiedzić, będą tutaj na miejscu. A teraz pokażę Wam, gdzie wpływa rzeka, bo to jest bardzo ciekawe usytuowanie. Bo oprócz tego, że jest morze, to jeszcze wpływa rzeka, tuż przy kempingu. Tutaj wpływa rzeka. To jest tuż przy obok kempingu. Tam z tyłu widać masyw Conero. On ma ponad 500 metrów wysokości, niepozornie. I tam właśnie znajdują się te wszystkie piękne plaże. No i tutaj jest taka dróżka obok kempingu. Ona dochodzi do głównej drogi. Tam można sobie wyjść, no ale nie ma potrzeby, jak jest się na kempingu. No tutaj mamy już kemping. Z tej strony jest tak troszkę bardziej zacisznie, przy samym morzu. My jesteśmy troszeczkę dalej. Ale lokalizacja jest ogólnie świetna. Tutaj właśnie widać, jest to miejsce, gdzie wpływa rzeka do morza. Dzisiaj to super wygląda, bo są fale i tutaj wszystko tak krąży. Morze naniosło sporo drewna, jakichś gałęzi. Tutaj jest dosyć ciężko przejść, ponieważ w tym miejscu jest dosyć głęboko i się tworzą takie wiry. Jeśli chcecie zasypać kogoś, musicie być jakby łopatę. Trzeba wtedy nasypać łopatą do wiadra dużo piachu i kogoś opuścić. Alarm! Tutaj o godzinie 19 zamykają drogę i nie można jeździć ani rowerami, ani samochodami, dlatego że tam z tyłu jest restauracja, która również tutaj jest potem robiona przy basenie. Stoliki są wystawiane przy basenie. Tak jak teraz widzimy, właśnie szykują tam wszystko, zagradzają basen, żeby nikt do wody nie wpadł i trzeba jechać tutaj naokoło. Ogólnie też zakaz samochodów obowiązuje między 13 a 15, kiedy jest siesta. I między 23 a 7 jest tutaj całkowity zakaz.